Siemanko, dzisiaj jest 1 maja, czyli święto pracy, czyli dziś mija dokładnie rok od mojego filmu Jak wygląda praca kuriera. No powiem szczerze, pamiętam jak nagrywałem ten film, nie spodziewałem się, że wbija aż tyle wyświetleń. Myślałem, że 500 takie mi zasięgi, 300, 500, może 1000, bo wiecie, temat chwytliwy, tego dużo nie ma na YouTubie, bo wiecie, bo kurier, po awizo i tak dalej. Jednakże przyjął się bardzo dobrze, widział ten film dużo osób, widziało ten film, wy widzieliście ten film pewnie, widziała go moja mama, widział go mój tata, widziało go dużo kurier. Widział go kierownik, też pozdrawiam zwykły dzień kuriera, jak to ogląda, bo czasami ogląda moje filmiki. Też polecam kanał Kurierce, tam bardziej poświęca temu tematykę swojego kanału, więc możecie tam zajrzeć, jak was interesuje ten temat. I tak po roku stwierdzam, że trochę zmarnowany potencjał, bo gdybym wiedział, że nagrał film, który wbije 15 tysięcy wyświetleń, nagrałbym go bardziej może merytorycznie i byłoby mniej wulgaryzmów, bo miejscami te wulgaryzmy były serio niepotrzebne i trochę tego się wstydzę, trochę tego żałuję, trochę gdzieś tam przesadziłem z tym, tak nawet sztucznie to wyglądało trochę, nie wiem czemu tak zrobiłem, no ale człowiek uczy się całe życie. Tak czy inaczej, dzisiaj będę pewno podszedł do tematu bardziej merytoryczniej i myślę, że mógłbym przekazać większą wiedzę, ale wtedy, gdy to nagrywałem, też trzeba to wiedzieć, powiedzieć, to ja wtedy pracowałem może niecały miesiąc jeszcze, byłem takim młodym łebkiem, młodym, byłem trochę jeszcze młodszy, byłem taki mega zajerany tym wszystkim, mówię, kurier, wiecie, jak jechałem z każdą paczką, to ja się cieszyłem, że ktoś na tą paczkę czeka, ja mu ją doręczę, że taki, wiesz, jego, jestem jego bohaterem, takim hero, nie? No po roku, powiem szczerze, po roku pracy, oraz ostatnich tygodniach tej epidemii, gdzie paczek jest naprawdę, no mamy drugi okres świąteczny, tak naprawdę jest nawet gorzej niż święta, mam więcej paczek niż święta. W tym tygodniu najpóźniej do domu wróciłem 19.30, przyszedłem akurat w tym pechowym dniu, jakim był wtorek, miałem dyżur na 5 rano na hali, czyli od 5 rano, wstałem o 4.10, do 19.30 byłem na nogach i pracowałem, nie było mnie w domu, więc chyba sami się domyślacie, jakie to musi być uczucie. Psycha i sitting, powiem szczerze. Ciężko się doszukać jakichś większych pozytywów tej pracy po takim tygodniu, takim zmęczonym tygodniu. Miałem ten film nagrać wczoraj, żeby był na 10 na 10. Dziś będzie pewnie około 15, wybaczcie mi, ale wczoraj byłem tak styrany, tak zmęczony. Czułem każdy mięsień dosłownie, nawet po największych, najcięższych meczach nie czułem się tak zajechany jak po tym tygodniu ostatnim i po prostu stwierdziłem, że to miałem do was mówić, taki mega zmęczony, jakby miał zaraz umrzeć. To miało się to celem, bo się po prostu to nie fajnie oglądało. Już kiedyś nagrałem taki filmik zresztą, gdzie byłem mega zmęczony i żałowałem później, że w ogóle go nagrałem, bo oglądaliście to chyba bardziej ze współczucia niż kurczę ze ciekawieniem. Przejdźmy, co się zmieniło. Dostaliśmy nowe bluzy, weszły w ogóle w obieg, takie fajne. To jest moja ulubiona bluza, jest bardzo ciepło, taki polarek ma w środku tutaj, powinno ją zasunąć, ma też kaptur. Jest trochę ujebana, za co z góry przepraszam, ale w sumie specjalnie ją założyłem na ten odcinek, bo tak mniej więcej wygląda praca po tygodniu. Nie pieraj w trakcie tygodnia, bo nie mam czasu. No kiedy miałem ubrać tą bluzę, jak wróciłem o 19.30 i na rano na 6 znowu do roboty. Mamy jeszcze inną bluzę, mam jeszcze w asortymencie, no ale ona taki ciepły polar, bez kaptura, jest trochę niewygodna, ale jest w zapasie jakby coś, jednakże po prostu nie miałem czasu. Upiorę sobie ją, żeby na poniedziałek była świeżutka. Bluza jest bardzo fajniutka. Wow, nie czuję jak rymuje. No ale to nie wszystko, przede wszystkim skanery. W końcu mamy skaner, który bardziej przypomina smartfona. Chciałem pokazać smartfona, ale zupełnie zapomniałem, że nim nagrywam. Bardziej przypomina smartfona niż cegłę, co niż dwie cegły nawet, więc to jest na pewno duży plus tej pracy. Mamy nowe skanery, ale tylko nie nasza firma je dostała, bo z tego co patrzę teraz, to wszyscy i w DPD, i w DHL już te skanery mają, więc chyba to jakoś jednocześnie wszystkie firmy zaczęły zmieniać te skanery. Na pewno jest to duży krok taki cywilizacyjny, no, duży krok rozwojowy, bo te skanery są naprawdę wygodniejsze, mieszczą się do kieszeni, są szybsze, mniej się zawieszają, chociaż ten to tak wiecie, na dwoje babka wróżyła. Jednakże stary skaner dawał mi większe poczucie bezpieczeństwa, bo wiecie, jak ktoś pamięta ten film, a jak nie, to może sobie go obejrzeć, jak pokazywałem ten skaner, on był taki kurde potężny, nie, taki duży, w łapie gdzieś taki dotąd. Był taki ciężki i zawsze jak wchodziłem gdzieś tam jakieś takie bloki nieciekawe, okolice, wiecie, nie? Bałem się, ktoś mnie zaczepi, no bo wiecie, kurier, paczka pobraniowa, w saszetce czasami nawet po 10 koła jest. Jak ktoś mnie tylko, wiecie, zaczepi, ktoś mnie to szarpasz. Tu wiesz, muka od razu takiego skanera. No i gdzieś taki gong z takiego skanera ciężkiego na pewno byłby dosyć mocny i na pewno dawało mi to poczucie bezpieczeństwa i jakiegoś komfortu. No i ten mały też trochę waży, więc zawsze coś. Teraz tak oczywiście po żartem, po serio, wiecie, nie rozkminiecie tego jakoś dłużej. Nowy skaner ma fajnie to do siebie, że jest przede wszystkim dotykowy i od początku
początku byłem za taką technologią, korzystałem z telefonu komórkowego, bo to było po prostu szybsze. Nie mamy już list papierowych, lista jest tylko na skanerze, więc też fajnie. Dodatkowo teraz mamy dwie taśmy, więc możemy przychodzić na szóstą. To jest duża zmiana, że już się przychodzimy na piątą rano, tylko na szóstą i tam raz na dwa tygodnie trzeba przyjść na piątą na taki dyżur. I teraz jak paczka leci po taśmie, to po prostu ściągamy paczkę, możemy od razu skanować, a potem na skanerze sobie przesuwać tą listę na bieżąco, aktualizować. Przy jej układaniu to jest na pewno dużo szybsze, dużo wygodniejsze. No jak już wspomniałem o wstawaniu rano, to wiecie, to od razu przypomniała się pewna historia mojej nauczycielki, która opowiadała, że jak jej córka była bardzo mała, albo tak po urodzeniu kilka lat, to parzyła jej herbatę na rumianku, ponieważ wiecie, jak dziecko jest małe, to nie zna smaków, tak? Dopiero musi wszystkiego próbować w tym świecie. I ona nie chciała, żeby ona próbowała cukier, bo potem jak spróbuje cukier, nie będzie chciała pić innych rzeczy mniej słodkich, a cukier generalnie jest bardzo szkodliwy. Więc zaparzyła jej herbatę na rumianku i teściowa jej się wpierdzieliła w to wychowanie i powiedziała, że dziecko musi być normalne i zaparzyła jej, zrobiła jej herbatę z cukrem, chociaż nigdy nie było tej mojej nauczycielki. No i on to miała straszne żal, bo od momentu, kiedy dziecko wypiło tą herbatę z cukrem, to już nie chciało pić herbaty z rumiankiem, no i cały misterny plan w pizdu. I tak trochę jest ze wstawaniem, to jest właśnie cała kwintesencja tej historii, że wiecie, teraz jak wstaję raz na dwa tygodnie o 5 rano, to jest taki mindfuck i mówię, ja pierdziele, jak ja mogłem tak wstawać codziennie, dzień w dzień. Oczywiście wiecie, tam są chłopaki, którzy pracują po 10 lat i oni już się przyzwyczaili do wstawania o 5 i organizm sam ich budzi weekendy o 5 rano, ale wydaje mi się, że 90% z nich i tak nie chciałaby z powrotem dzień w dzień chodzić na 5, tylko jednak ta godzina dłużej snu, zwłaszcza od 4 do 5, kiedy człowiek się podobno najbardziej wysypia, naprawdę dużo daje. Teraz wróćmy do skanerów, tak jak wspomniałem, lista. Oprócz listy jest fajne to, że teraz wyświetla nam się numer telefonu razem z adresem, czyli jak dzwoni ktoś na przykład z ulicy Nowa 1, to ja wiem, że ktoś dzwoni z Nowa 1, bo pisze Nowa 1 i numer telefonu, więc wiemy, które telefony trzeba odebrać, a które niekoniecznie. No i przede wszystkim nie musimy już szukać numeru telefonu po liście, to mi kiedyś było tak, że się wpisywało numer z listy, jak nie działała aplikacja, a teraz po prostu klikamy jedną ikonkę takiej słuchawki i samo nam włączy od razu z adresem, więc no to kurczę, jest to oszczędność naprawdę sporej ilości czasu. Dodatkowo mapy. Czasami wpisywałeś w nawigacji, gdzie jest dany adres, bo jest jakiś nowy adres, co chwilę pojawiają się jakieś nowe adresy, jakieś nowe ulice. Teraz klikasz, tylko masz dwie ikonki do wyboru. Pierwsza to jest od razu nawigacja Google Maps, więc klikasz, od razu cię nakierowuje tu, w prawo, w lewo. Kurczę, no bajka. A druga to taka mapa po prostu na Google Maps, gdzie ci pokazuje satelity, gdzie jest ten dom, gdzie się, jak daleko się znajduje. Możesz sobie przybliżyć, zobaczyć na przykład. Często tego używamy, na przykład jeśli chodzi o satelity. Ja używam często. Patrzę, te mapy nie są oczywiście zaktualizowane, bo czasami są po 2-3 lata wstecz, ale widzisz mniej więcej rozmieszczenie dachu. Ja często patrzę po kolorze dachu, bo dachy jednak się nie zmienia co roku, tylko jednak dach to jest raz na jakieś 10-15 lat i w tym patrzę, jaki jest kolor dachu, jakie jest jego ułożenie mniej więcej tego domu i patrzę, czy to może być ten dom, czy ten dom. Nie zawsze niestety domy mają swoje numery. Jeśli chodzi o pracę, na pewno trochę nauczyłem się bardziej tej kurierki, dostałem też dodatkowy rejon, w końcu mam więcej paczek, więcej stopów, ale też mam dłużej do wszystkich punktów, ponieważ mam takie trochę dwie rozległe miejscowości. No i po tym roku mogę powiedzieć, że na tym filmiku to jeszcze gówno wiedziałem o kurierce. Taka jest prawda po prostu, bo tyle doświadczeń, tyle sytuacji, jakie miałem. Począwszy na przykład, nie wiem, taka chyba najbardziej crazy sytuacja, jaka taka chyba najbardziej hardkorowa sytuacja to była w dniu Świętego Mikołaja, kiedy wiecie, święta, dużo paczek, gdzie czekają na swoje prezenty, a ja biłem się prawie z kierownikiem Intermarché, walcząc o paczkę, skończyło się na wzywaniu policji i straciłem chyba z godziny na to, kiedy tego czasu kurde, brakowało cały czas, ten czas zamkaniałem, żeby ten czas nadrobić, żeby było szybciej, a straciłem godziny na walce z kierownikiem sklepu. No ale co ciekawe, teraz się nawet tak nawet kolegujemy, podajemy sobie rękę, wychodzi do mnie czasami nawet, żebym szybciej te paczki załadował, więc ta sytuacja odnalazła jakiś swój pozytywny finał, ale na pewno było to mega niepotrzebne i myślę, że obydwie strony, zarówno ja, jak i on, mogliśmy się zachować lepiej w tej sytuacji, ale też mam swój jakiś charakter, też sobie nie pozwala na niektóre rzeczy. No i w sumie też nie powiem, że do końca byłem winny z tej sytuacji, bo tam gościu generalnie chodziło o to, że ja zaparkowałem na miejscu dla niepełnosprawnych i część auta mi wystawała jakby poza parking, gdzie było dużo ruchu, on miał jakiś tam wypadek kiedyś podczas pracy właśnie z tego powodu. Generalnie strasznie problem z dupy powstał i strasznie się do głupio rozwinęło. Ale o tym to może kiedy indziej, bo to nie jest teraz czas na takie historie. Jeśli chodzi o mnie, to wydaje mi się, że przez tą pracę trochę tak znężniałem, zdojrzałem. Stałem się trochę bardziej dojrzałym człowiekiem i przede wszystkim praca z ludźmi, taką większą pewność siebie w takich sytuacjach normalnych, kiedy gdzieś tam się może kiedyś wstydził coś powiedzieć, to teraz właściwie podchodzę do ludzi na pewniaka,
to, że dziennie muszę wykonać z 50 telefonów, rozmawiam z 60 ludźmi, to staje to, że to wiesz, to robisz to dzień w dzień, ty masz kontakt z tymi ludźmi i już nie boisz się cokolwiek odezwać na ulicy czy zapytać kogoś o coś, bo taka praca to cię uczy kontaktu z człowiekiem, ale też nauczyłem się trochę ludzi, wiem już jak dzwonię, z kim można się dogadać, z kim trzeba zmienić ton i gadać trochę ostrzej, poważniej, bo wiesz, że jak nie szczepłem kluchom, to nic z tego dobrego nie będzie. Ludzie są przeróżni i pewnie do końca życia jakiś kurier będzie poznawał co różne typy osób, bo każdy jest inny. Jednak duża część osób jest takich samych i kiedyś nawet myślałem o takim filmikiem, żeby zrobić rodzaje typów klienta, jakie są, bo to by było nawet trochę śmieszne, takie lekkie komedii. A naprawdę kilka takich typów, możecie nawet sami się z nimi utożsamiać. I wiecie, bywają też takie momenty, tak jak teraz na przykład, że masz tych ludzi po prostu dość. Że mimo tego, że się uśmiecha, zdajesz paczki, jest super, to wiecie, w głowie nam masz po prostu daj mi tą kasę i spada już gościu, bo ja nie mam czasu. Ale w głowie oczywiście musisz słuchać jakieś gadki, co to za paczka, co to przyszło, musisz się coś pochwalić, czasem ktoś musi tobie coś pogadać. Naprawdę na to nie ma czasu, ale uśmiechasz się, kiwasz głową, potakujesz, odpowiadasz, a w myślach masz po prostu gościu, idź stąd już po prostu. No nie jest tak zawsze, tylko po prostu myślę, że jest to efektem jakiegoś takiego mocnego tryhardu w tamtym tygodniu, czyli wiecie, dużo pracy, często zjeżdżasz wieczorem, znowu rano wstajesz, w dzień po to ci po prostu żygasz tym kontaktem z ludźmi. I ja też czasami po prostu mam tak, że jak przychodzi ten dzień wolny czy coś, po prostu nie chcę, unikam ludzi, chcę mieć święty spokój, bo z ludźmi to już się nagadałem w tamtym tygodniu na przykład. Jednak powiem wam o sytuacji, o której nikomu jeszcze nie mówiłem. Jesteście pierwsi. Przedwczoraj miałem taką sytuację, czyli w środę, że miałem paczkę. Byłem w połowie dnia, połowa mojej pracy, gdzie 40 któryś już punkt z kolei, byłem trochę zmęczony tym wszystkim, zwłaszcza w takim wtorku. Podjechałem pod adres, to był taki domek jednorodzinny, pani powiedziała, że do niej wyjdzie. Ja ubrałem maseczkę, rękawiczki już miałem, maseczkę tylko ubrałem, bo w samochodzie już nie siedzę w masce, bo po prostu jest tak gorąco, że ściągam ją na czas siedzenia w aucie i zakładam, bo nie mogę wytrzymać tej masce już. Więc wychodzę do auta, patrzę, ona już wychodzi. Z tego co pamiętam, to była z dzieckiem na ogrodzie, wchodzę na pakę. Trochę szukałem tej paczki tak z minutę, bo nie mogłem jakoś jej skojarzyć w pamięci, jak ona wyglądała. To był jakiś mały foliopak. No i pani też tam podeszła, taka uśmiechnięta. I to dziecko na ogrodzie może miało z 8 lat, coś krzyczało. No a pani odebrała paczkę i powiedziała, że to jest prezent dla córki. No i po chwili tą paczkę pokazała temu dziecku. Dziecko tak zaczęło skakać z radości i krzyczeć, tak się wiecie, biegało w kółko wokół siebie. I zaczęło też mi dziękować i powiem szczerze, to była taka sytuacja, która wywołała coś, jakoś ciepło mi się stało na serduszku, jakoś miło mi się zrobiło. I byłem zaskoczony, że jeszcze takie emocje w ogóle u mnie mogą być w tej pracy po roku. Ale jednak chyba to jest takie coś... Ale teraz mogę stwierdzić, że to jest chyba jedna z takich rzeczy, która jest miła dla kuriera, która sprawia, że nasza praca ma jakiś taki trochę większy sens, że czujemy się bardziej docenieni. No i chyba takie po prostu miłe uczucie, że jednak gdzieś tam też przypomniałem sobie, jak ja byłem dzieckiem, czekałem na jakąś grę i dostanę ją kurierem, jak się cieszyłem, że ktoś na tę paczkę zawsze czeka. A ty komuś poprawiasz humor i sprawiasz, że ten ktoś jest szczęśliwy, a ty sprawiasz, że ktoś jest szczęśliwy dzięki temu, że dostarczyłeś tą paczkę. I też chodzi o takie, wiecie, paczka. I wiecie, stosunek paczki do kuriera to jest trochę temat tabu, o którym się dużo mówiło, że o, kurierzy kupią paczki, to, tamto, sramto. Jak pracujesz już dłużej, to te paczki już żygasz z tymi paczkami. Widzisz ich tysiące, chodzisz na magazyn, miliard paczek, wiecie, duża hala i tak dalej. I wydaje mi się, że my trochę zapominamy w momencie w takim trochę indywidualnym podejściu. No bo wiadomo, że ludzie mają różny stosunek do paczek, nieraz ja też daję jakąś paczkę gościowi, a gościu je pierdolną na przykład gdzieś tam na ziemię i sobie gdzieś poszedł na przykład. I wtedy sprawia wrażenie, że to nie było jakieś potrzebne i że przyjechaliśmy z tym na darmo. I przez takie rzeczy i przez chyba multum tych paczek i dużej ilości pracy zapominamy o takim właśnie indywidualnym podejściu, że mamy coś ważnego dla kogoś innego, ktoś na to bardzo czeka, może to jest małe dziecko, ktoś tą paczkę bardzo chce, a dla nas jest to po prostu kolejny punkt, jeden ze 100, z 50, 30, 80. Nie mówię o tym, że ja jestem lepszy niż inni kurierzy czy coś, tylko mówię ogólnie, jako kurier się, wypowiadam się jako kurier, jako społeczność kurierska. Po prostu z tego co widzę, z tego co obserwuję i z tego co sam zaobserwowałem u siebie, że tracimy po prostu takie, wiecie, pojęcie indywidualności w tym wszystkim, tylko po prostu patrzysz na to przez masę tego, że wiecie, dla niego to jest jedna paczka, ale taki paczek ma 100, no i to jest też twój czas, który tracisz na rozłożenie tych paczek. A sytuacji, kiedy ktoś bierze paczkę po prostu i ją pierdolą na ogródek i sobie gdzieś poszedł, bo mu to jest potrzebne, taki wiecie, zamówił, żeby zamówić. Zwłaszcza w czasach epidemii, kiedy wiecie, oblicze globalnego kryzysu, zwolnienia z pracy, ludzie są na bezrobociu, a niektórzy sobie zamawiają tak potrzebne rzeczy jak, nie wiem, jak dywan, leżak, basen. No ale kogoś stać teraz na takie rzeczy i zamawia takie rzeczy, no to tylko się cieszyć. Ale jednak musisz przyznać, że jest to deprymujące, nie?
momencie, kiedy wiesz, my narażamy postaci swoje życie, nie wiemy, czy osoba w jakimś bloku, klatce, domu jest zarażona, może być zakażona, może cię zarazić, ale ty musisz wnieść jakąś niepotrzebną rzecz, nie? Tak trochę deprymuje. Na koniec, no wiecie, uwalona bruza, trochę zarośnięty jestem przez ten tydzień, dlatego, bo nawet nie miałem co się ogolić, ale specjalnie się nie goliłem dzisiaj rano, żeby po prostu pokazać wam ten odcinek, jak wygląda kurier po tygodniu, taki trochę zmęczony, zmarnowany. I wiecie, jakiś czas temu dołączył do naszej ekipy nowy chłopak. I ja pytam, jak w święta mu powiedziałem, jak go zobaczyłem takiego zmęczonego, bo wiecie, jakby pierwszy dzień przyszedł, to był taki, wiecie, tu ogolony, jak energiczny, to tamto, miał tyle energii, taki radość, tak samo jak ja, kiedy nagrywałem ten film rok temu, a potem spotkałem go rano, gdzieś tam przy kawie, czekał na kawę, wiecie, taki zmęczony, strasznie, zarośnięty, i powiedziałem mu, że ta praca wysysa energię z ludzi i taka jest trochę prawda, a nie jest tak zawsze, myślę, że przebrniemy jakoś ten ciężki okres, trochę będzie znowu luzu wakacyjnego, ludzie wyjadą, będzie mniej patrz, tak też będziemy mieć takie kurewskie wakacje, po 40-50 punktów i domek. Ja w to wierzę i wam i wszystkich kurierów, którzy to oglądają, chcę podnieść teraz na duchu, panowie, przebrniemy przez ten chujowy okres. I to było na tyle w tym odcinku, bo nie wiem, co mam jeszcze powiedzieć. Taki szczery vlog, spowiedź kuriera. Nie no, po roku pracy kuriera po prostu, tak chyba ten film nazwę. Jeżeli macie jakieś pytania, to napiszcie w komentarzu. Będą jakieś filmy o kurierce się pewnie jeszcze pojawiały, ale nie chciałbym budować kontentu kanału w tej tematyce. To jest mój kanał, tutaj jest, poświęcam się swoim pasjom, czyli piłka nożna, FIFA, ewentualnie jakieś luźne gry, albo vlogi, co chcę się wygadać do kamery, bo to lubię. Gdybym miał po pracy nawijać tylko o pracę, to chyba w jakieś zboczenie zawodowe podchodziło, że psycha w ogóle by usiadła. Także coś tam się jeszcze pojawi, ale na pewno nie będzie tego jakoś dużo. To było tyle ode mnie, trzymajcie się, serdecznie od Al i siemanko.